Dzień dobry, dzięki Kasiu za wprowadzenie. Dziękuję za przedstawienie. I dodatkowe podziękowania kuluarowe, że tak to określę, kieruję dla Ady i Agaty za zaproszenie mnie na konferencję. Dobrze. Nadając mojego małego studia z poznańskiego Grunwaldu, chciałbym w tej prezentacji przedstawić Wam kilka takich prostych prawd. Jak śpiewała to kiedyś Patrycja Markowska, o których warto pamiętać, korzystając z mierników i rozwijając swój produkt. I o tym chciałbym właśnie z Wami dzisiaj porozmawiać, przedstawić moją perspektywę i odpowiedzieć właśnie na kilka takich pytań. Z jakich wymiarów składają się potrzeby użytkowników? Czy podejmowanie decyzji lepiej opierać na twardych danych, czy intuicji badacza, badaczki? Trochę wkładając jakby kij w mrowisko o czym chciałbym jakby dzisiaj opowiedzieć. I czy dane ilościowe, mierniki powiedzą nam wszystko i co możemy jakby stracić? Jak już wiecie, gdzie pracuję, wspomnę tylko, jaką rolę pełnię w organizacji. Jestem projektantem usług, to jest taka dość nowa dziedzina, że tak to określę. W skrócie pomagam product ownerom, właścicielom biznesowym w projektowaniu nowych usług, a we wprowadzaniu modyfikacji też do już istniejących jakby rozwiązań. Facylituję i zarządzam procesem projektowym, wspieram też zespoły merytorycznie. I też jakby w tej roli istotnej dla mnie te mierniki w rozwoju produktu są dla mnie też jakby bardzo ważne. Z takich dwóch perspektyw, o których chciałem Wam na początku opowiedzieć. One są istotne szczególnie w czasie projektowania nowych rozwiązań, by mieć argumenty biznesowe, że nasze rozwiązania przynoszą wartość, poprawiają doświadczenie, czy po prostu działają. I pewnie, by uniknąć takich, wiecie, trochę niezręcznych rozmów przy porannej kawie w biurze, kiedy rozmawiacie z product ownerem, sponsorem produktu i po wdrożeniu danej usługi pytacie jak, po tej jakby całej pracy, którą wykonaliście. Oczekując takiej satysfakcjonującej odpowiedzi, że dany produkt sprawdza się w praktyce. To jest jakby jedna perspektywa, dlaczego mierniki są ważne. Z drugiej perspektywy, z drugiej strony, kiedy produkt jest dobrze opomiarowany, miary mogą pomóc Wam w określeniu danego obszaru do zmiany, modyfikacji, poprawy, a nie projektowaniu wszystkiego od początku, czyli przeprojektowaniu jakby całej usługi, które wiąże się jakby z kosztem, z tym, że dużo trzeba włożyć w to energii, pracy i pieniędzy w skrócie. Oczywiście wyniki pomiaru poziomu doświadczeń użytkowników nie powiedzą Wam zawsze, jak zaprojektować, raczej nie powiedzą Wam w ogóle, jak zaprojektować, ale taki dobrze opomiarowany, przepraszam, produkt wskaże Wam kierunek i będą pomocne w podejmowaniu decyzji o zmianie i nowych kierunkach projektowych. No dobrze, ale jednak nie od razu Rzym zbudowano. By monitorować rozwój produktu, trzeba spoglądać na użytkownika z takich kilku perspektyw. I myślę, że bardzo dobrze ujęła to kiedyś, dawno, dawno temu, Elizabeth Sanders, twierdząc, że aby produkt odniósł sukces, powinien spełniać określone potrzeby użytkownika, czyli być między innymi intuicyjny, inaczej po prostu łatwy w obsłudze, użyteczny, wykonujący zadania, do których został zaprojektowany w skrócie, i pożądany, zapewniający użytkownikowi takie poczucie przyjemności i atrakcyjności. Wiem, że na załączonym jakby slajdzie widzicie drewniany stołek, ale kiedy od 3 godzin poszukujecie miejsca do siedzenia, on staje się dla was już wtedy bardzo atrakcyjny w konkretnym kontekście. I nawet taki oczywisty produkt musi spełniać określone potrzeby użytkownika. Jest to jakby ważne, żeby spoglądać też na to właśnie z takich perspektyw. No dobrze. To był rok 1992.
Jednak czasy się trochę zmieniły. 28 lat później wydaje się, że świat wygląda trochę inaczej. Rozwiązania i usługi wydają się bardziej skomplikowane, wielokanałowe i rozbudowane niż kiedykolwiek wcześniej. Doświadczenia i oczekiwania klientów zmieniły się, co widzicie jakby na załączonym obrazku. Do tego oczywiście mamy też jakby zupełnie inne rozwiązania, jakby świat przyspieszył, ale kluczowym pytaniem, które zadają sobie w sumie product ownerzy, researcherzy, które my sobie zadajemy, w sumie nie uległo jakiejś takiej bardzo dużej zmianie. Tak naprawdę, jak sprawić, by to, co niewidzialne, doświadczenie użytkownika, zrozumienie perspektywy naszego klienta, po prostu stało się mierzalne. Jak sprawić, by przenieść to na mierzalne wyniki, które możemy ze sobą zestawiać, porównywać i analizować. Oczywiście z pomocą przyjdą Wam różne frameworki i miary, jednak nie na tym jakby chciałbym się dzisiaj skupić i Wam opowiedzieć. Dlaczego? Ponieważ byłaby to trochę taka niekończąca się historia i wydaje mi się, że tutaj ten slot, który został przewidziany na prezentację, by nie wystarczył. Każdy produkt powinien opierać się na trochę innym zestawie miar. W zależności od kontekstu i modelu działania, dobranie miar to taki wieloetapowy proces. Inne miary zastosujecie przy produktach SaaS-owych, inne w e-commerce, czy w rozwiązaniach opartych o cyfrowe subskrypcje. Tutaj na slajdzie jakby podaję różne przykłady miar, mierników, frameworków, z których jakby można korzystać. Oczywiście jest ich jeszcze więcej. Naprawdę jest jakby w czym wybierać. I jeśli chodzi o miary i metody ich dopasowania, na pewno jakby projektując nowy produkt, nową usługę, będziecie w stanie znaleźć taką miarę, która będzie odpowiadać jakby na wasze potrzeby i będzie pasować do tego kontekstu produktu, co jest jakby bardzo, bardzo ważne. Ale by jednak spoglądać, by jednak dobrze dopasować tak naprawdę dane miary do produktu, powinniście pamiętać o empatii i zrozumieniu potrzeb użytkownika, o ciągłym analizowaniu potrzeb i spostrzeżeń jakościowych oraz połączeniu tego z danymi ilościowymi, bo to taki bardzo delikatny proces i dość skomplikowany, który pomoże Wam te miary rzeczywiście do Waszego produktu dopasować. Sprowadzenie potrzeb użytkownika i jego perspektywy do tabeli Excelowej może być po prostu niewystarczające i na tym jakby na tą was uczulam, że można się jakby bardzo szybko przestrzelić i dlatego też przygotowałem takie, a nie inne case dla was. Z jakiego powodu warto nie zamykać się właśnie na ten dopływ wiedzy, o którym wspomniałem przed chwilą? Z takich dwóch powodów, o których chciałbym Wam teraz opowiedzieć. Po pierwsze, same miary UX-owe, tak ważne, nie neguję ich roli, z mojej perspektywy są jakby też bardzo ważnym narzędziem w codziennej pracy, mogą trochę usypiać Waszą ostrość widzenia, że tak to określę, na to, co użytkownicy rzeczywiście od Was oczekują i czy widzą wartość w produkcie, z którego korzystają. Oraz po drugie, prowadzić do takiego uśredniania kierunków zmian w produkcie. Opowiem Wam teraz o takich dwóch przykładach, dlaczego tak sądzę i dlaczego warto jakby zwracać na to uwagę. Więc pierwszy przykład. Zacznę od tak zwanego usypiania ostrości widzenia, czyli historia z serii dawno, dawno temu, którą chciałem Wam przedstawić, więc... Dawno, dawno temu na arenie mediów społecznościowych pojawiło się takich dwóch głównych graczy, dwóch głównych przedstawicieli.
By trochę uprościć tą narrację i przekaz, pomijam jakby pozostałych zawodników w tym momencie. Po jednej stronie z ugruntowaną pozycją MySpace, a po drugiej rozwijając się Facebook. MySpace wybrał drogę, w której skupił się na liczbie zarejestrowanych użytkowników jako swojej takiej głównej metryce. Dla Facebooka istotniejsza była liczba aktywnych użytkowników. MySpace tak naprawdę wiedział, ilu użytkowników się zarejestrowało, ale przez to nie był świadomy, czy korzystają oni z platformy i czerpią z niej korzyść. Jak wiecie, użytkownik, który nie czerpie korzyści z produktu, z czasem po prostu przestaje z niego korzystać. Taka sytuacja, o której wspomniałem, może trochę usypiać właśnie waszą ostrość widzenia. Liczba zarejestrowanych użytkowników rośnie, w tabeli Excelowej jakby wydaje się, że wszystko się zgadza, a my do końca nie wiemy, czy faktycznie czerpią oni wartość z produktu i przez to, co najważniejsze, nie wprowadzamy w nim zmian, istotnych zmian z perspektywy potrzeb użytkownika. Natomiast inaczej podszedł do... Ojej, coś mi tutaj przeskoczyło, przepraszam was. O. Natomiast trochę inaczej podszedł do tego Facebook. Poprzez śledzenie miesięcznej aktywności użytkowników mógł monitorować zmiany w ich liczbie tak naprawdę i zobaczyć, którzy użytkownicy znaleźli wartość w korzystaniu z platformy. Na bazie tej wiedzy i pewnie dodatkowej wiedzy, którą też wykorzystywał, zbudował rozwiązania i narzędzia dla tak zwanej grupy cyfrowych influencerów, takich najbardziej aktywnych użytkowników, którzy pomogli mu w dalszym rozwoju platformy social mediowej, co sama nazwa wskazuje, że z perspektywy jakby takich influencerów wzrostu to był dobry krok, który wykonali. Warto pamiętać, że miary mogą zawsze ograniczyć w pewnym stopniu naszą perspektywę i budować takie poczucie pozornego bezpieczeństwa. Jednak właśnie warto je weryfikować, sprawdzać, czy dostarczają nam wartość, którą w praktyce tak naprawdę możemy wykorzystać. I czy nie są przypadkiem takimi miernikami próżności, którymi możemy się pochwalić tylko w prezentacji przed zarządem czy w ramach prezentacji miesięcznej. Jakby przed tym przestrzegam. A drugi case, o którym chciałem opowiedzieć, drugi przykład, na który zwracam uwagę jakby w tej prezentacji, to, że warto też kontrolować, by mierniki nie uśredniały naszych działań. A tak się zdarza, niestety. Byśmy nie czuli się komfortowo i projektowali rozwiązania względem tak zwanej średniej rynkowej, jeśli wiecie, co mam na myśli, które po prostu się nie wyróżniają jakby z tłumu. Dobrym przykładem tego rozwiązania są ankiety hotelowe, których celem, tak jak innych miar w sumie, jest określenie naszego zadowolenia, ocena satysfakcji. Wydaje się, że to jest dobry przykład. Nie wiem, czy spotkaliście się czasem z ankietami hotelowymi. Ja ten przykład znalazłem w jednej z książek i bardzo jakby dobrze, wydaje mi się, tutaj rezonuje, bo tak naprawdę chyba te wszystkie te ankiety hotelowe pytają trochę o to samo. Czy obsługa hotelowa dania w restauracji były na satysfakcjonującym dla nas poziomie? I tyle tak naprawdę. Wydaje się, że te ankiety dostępne w hotelach stale mierzą takie, że tak to określę, czynniki higieny, które po prostu powinny być na dobrym, satysfakcjonującym poziomie. Jak wynajmujemy pokój hotelowy, to oczekujemy, że obsługa będzie dobra, że dania w restauracji nie będą poza jakąś skalą, na którą jesteśmy w stanie, jakby, że tak to określę, zaakceptować. A czynniki naprawdę ważne dla osób podróżujących są często po prostu pomijane. I głównie chodzi mi tutaj o to, o czym chciałbym wam opowiedzieć, że poza tymi standardowymi czynnikami istnieje szereg innych potrzeb i oczekiwań, które sprawiłyby,
że klient chętniej wróciłby do danego hotelu, który też trzeba badać, trzeba odkrywać, analizować i brać pod uwagę przy rozwoju produktu. Następny przykład z tej kategorii, o której opowiadam, to jest porównywanie wyników NPS-owych pomiędzy różnymi graczami na rynku, gdzie różnica często wynosi tak naprawdę 2 punkty procentowe. I tutaj jakby bardzo przepraszam branżę bankową za ten przykład, który wyświetlam, ale nie martwcie się, dosłownie tak samo wygląda to w branży telekomunikacyjnej, w której pracuję. Pamiętajcie proszę o tym, że celem w rozwoju produktu powinno być wychodzenie poza takie utarte standardy, nie porównywanie się, nie równanie tak do tak naprawdę podobnej średniej. Niestety czasami taki wyścig na mierniki, mam takie wrażenie, nie wiem, czy też tak uważacie, myślę, że będzie czas, żeby trochę potem podyskutować w sesji Q&A-owej, że niestety czasem właśnie taki wyścig na te mierniki ograniczy potrzebę eksperymentowania, odkrywania nowych obszarów, by trochę nie ryzykować, co może przełożyć się de facto na spadek naszych wskaźników. No i co wtedy, jak te wskaźniki, miary, które sobie dokładamy do produktu, spadają? Jak mamy tutaj to uargumentować przed zarządem, przed naszym dyrektorem, czy tam właścicielem produktu, czy tam obszaru, w którym pracujemy akurat? No i właśnie, jak temu w sumie przeciwdziałać? Wydaje się dość trudne i skomplikowane. Przede wszystkim nie koncentrując się tylko na analizie miar, będących jakby naszym głównym kompasem we wdrażaniu zmian. Warto jakby o tym pamiętać. I pamiętać, że mierniki są tylko naszym narzędziem zmiany, które możemy jakby wykorzystywać. Dobrym przykładem są według mnie działania Netflixa i to taki kolejny case, który chciałem Wam zaraz zaprezentować. I to, w jaki sposób oni myślą o swoim użytkowniku, o wykorzystywaniu miar i o czerpaniu wiedzy z różnych jakby perspektyw. Czas więc na następny przykład. Dla Netflixa miary tak naprawdę są tylko jednym z punktów na mapie, a tych punktów jakby mają wiele. Oprócz tego dzięki takiej dogłębnej analizie danych jakościowych i ilościowych, analizie trendów konsumenckich, świadomie projektują nowe oczekiwania klientów. I trochę o to tutaj właśnie chodzi. Wykorzystują miary jako narzędzie do wprowadzania zmiany. I taki przykład, który znalazłem, który naprawdę bardzo fajnie to obrazuje. Kiedyś istotnym wskaźnikiem dla Netflixa było obejrzenie przez użytkownika 70% programu. Dopiero wtedy ten miernik jakby był realizowany, czyli w centrali zapalała się powiedzmy to zielona lampka, dany użytkownik zobaczył jakiś tam wskazany program. Super. Na podstawie tej wiedzy, ale też wiedzy jakby z innych różnych perspektyw, Netflix w sumie na podstawie wiedzy, właśnie wiedzy takiej, że najistotniejsze dla użytkownika jest upewnienie się, czy program będzie dla niego interesujący, zmienił tę miarę, która teraz jest realizowana, kiedy użytkownik zobaczy dosłownie 3 minuty danego programu. I co się wydarzyło? No oprócz wzrostu oglądalności, co jest normalne przy takiej diametralnej zmianie miary, która jakby była założona. Od momentu zmiany tej metryki większość oryginalnych produkcji zamawianych filmów, seriali czy tam dokumentów koncentruje się na zrobieniu takiego atrakcyjnego otwarcia, czyli jest dynamika, jakaś walka w filmie czy tam serialu, jakiś taki setup do finalnego żartu w ciągu dosłownie pierwszych 3 minut. Jeśli po tych 3 minutach jako widz pomyślicie, że to było w sumie bez sensu, głupie i wyjdziecie podczas, nie wiem, napisów początkowych, intro, to ten seans nadal będzie liczył się jako obejrzany. Co to daje w sumie? Bo jakby tu jest clue. No buduje to tak naprawdę nowe oczekiwania klientów względem produkcji dostępnych na rynku. Jest to odpowiednio trochę na ich potrzeby,
ale też zaplanowanym eksperymentowaniem ze zmienianiem trochę ich oczekiwań. Nie jest to uśrednianie tych doświadczeń, o którym opowiedziałem wcześniej na przykładzie ankiety hotelowej, na przykładzie NPS-u, który jakby zestawia wszystkie touchpointy i wydaje nam się, że jakby wszystko jest ok, bo wszyscy siedzimy jakby w tym samym klubie. I nie jest to też trochę usypianie tej ostrości widzenia przez metryki, bo oni tutaj świadomie nimi zarządzają, zmieniają je na bazie wiedzy, doświadczeń, które analizują i podejmują na podstawie ich decyzje. I o co tutaj chodzi? Krótkie resume tego, o czym wam dzisiaj opowiedziałem, to, że miary są ważne i tutaj jakby nie neguję ich jakby wartości. Dla mnie to też jest jakby bardzo ważne rozwiązanie w codziennej pracy, ponieważ pomagają nam w podejmowaniu decyzji biznesowych. To wiarygodne, porównywalne wartości wskazują, czy wdrożone rozwiązania odpowiadają na oczekiwania klientów, pomagają określić nam, co zmienić w produkcie. Trochę to, o czym opowiedziałem wam na samym początku. Jednak przy rozwoju produktu warto patrzeć na użytkownika z wielu perspektyw, by uniknąć takich trochę sytuacji, w której miary wpływają właśnie na naszą ostrość widzenia i powodują, że adaptujemy się i nie wychodzimy z naszej takiej strefy komfortu. Oraz tak naprawdę uśredniamy rozwiązania, które projektujemy, ograniczając naszą chęć do eksperymentowania i poszukiwania nowego, poszukiwania jakby nowych obszarów, budowania nowych doświadczeń. Niewiele firm świadomie jakby buduje nowe oczekiwania klientów, a trochę jakby o to tutaj chodzi. I co najważniejsze, bo jak mówi taka stara prawda, stara przypowieść, i tak trochę jest, co zostanie zmierzone, zostanie wykonane. Dlatego jednym z naszych tak naprawdę najważniejszych zadań jest dobre zrozumienie, co i dlaczego mierzymy, ponieważ będzie miało to wpływ na wyniki naszej pracy i może być to wynik nie zawsze właściwy. Jak skupimy się tylko na tych miarach, to będziemy realizować w produkcie tak naprawdę bał. Business as usual, nie wychodzić jakby poza tą strefę komfortu. Co jeszcze jakby chciałbym dodać tutaj, to, że badacze powinni, ja też jakby realizowałem tą rolę przez jakiś czas i wydaje mi się, że to jest jakby bardzo istotne, że powinniśmy dostarczać odpowiednie dowody, dane dla biznesu i blisko, bardzo blisko z nim współpracować. Byłem naprawdę wczoraj pod ogromnym wrażeniem tego, jak robi to Allegro. Nie wiem, czy z nami jest Paulina, ale dziękuję naprawdę za tą dawkę inspiracji z wczorajszej prezentacji, jakby to było niesamowite, o czym opowiadałaś. I myślę, że niewiele firm na polskim rynku może pochwalić się takimi rozwiązaniami. I ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć, to, że naszym celem jako projektantów i badaczy jest świadome projektowanie nowych doświadczeń klientów, oprócz odpowiadania na te już zidentyfikowane, że musimy jednak iść trochę dalej tutaj w tej pracy. Aktywne projektowanie doświadczeń zaczyna się tak naprawdę od budowania oczekiwań co do tego, czym te doświadczenia będą. I na tym, jakby z tym punktem chciałem zostawić was podczas i zamknąć jakby ten etap mojej prezentacji. Zapraszam do kontaktu, zapraszam do zadawania pytań w sesji Q&A i zapraszam na drugi slot, do którego zaraz przejdziemy, w którym Jakub opowie o tym, jak to się robi w Allegro, i oddaję głos do studia.